Okej, oczekiwanie na grand finale. Jakieś pół godziny, 40 minut temu słońce zaszło za te chmury. I no, są różne rokowania, czy jeszcze się pojawi, czy jeszcze znajdzie jakiś czuły punkt, jakąś szczelinę, żeby zatopić się w wodzie. No to co my tu mamy? Taki zestaw kormoranich drzew. Jest ich teraz no z dziesiątka tam na z prawej strony. Z lewej nie widzę. Widzę jakieś gniazda. Ale te z kolei są bez mieszkańców. Okej, powrót do epicentrum wydarzeń. Zmiana perspektywy, wyłania się słońce. Wydaje się, że trafiłem idealnie, bo chciałem go mieć w tej szczelinie między trzcinami. No i jest. Kilka dni temu zaskoczyło mnie coś takiego nad Wisłą. Nie zdążyłem się zebrać do filmowania, no bo ta zasłona była niżej i słoneczna kulka tylko wyszła na całą swoją objętość i się skryła. Tutaj jest jej więcej, co najmniej ze trzy okręgi. To może takiego chodzonego sobie zatańczmy. Okej. To jest jakby początek ostatniej fazy tego zachodu. A nie będzie całej kuli widać. Tylko ten pasek wchodzi za chmur, wchodzi w chmury. Tamto nadwiślane chyba było czystsze. Chyba było wyraźniejsze. Zobaczymy takie zbliżenie. Okej. No dobra, to tyle na dzisiaj.